Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym odbywającym się w ramach akcji Bezpieczny Piątek. Są z nami dzisiaj pan Krzysztof Bajner, zawiadowca z sekcji eksploatacji w Laskowicach Pomorskich PKP Polskie Linie Kolejowe oraz pan Bogdan Borytko, komendant posterunku Straży Ochrony Kolei w Toruniu i pan aspirant Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy komendanta miejskiego w Grudziądzu. Spotykamy się dzisiaj na przejeździe kolejowo-drogowym w Grudziądzu po to, aby po raz kolejny w te wakacje zaapelować do kierowców o pokonywanie torów przejazdów kolejowo-drogowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. W tym celu spotykamy się w sumie dzisiaj w całym kraju, odbywają się podobne akcje w ramach akcji Bezpieczny Piątek. Akcja Bezpieczny Piątek jest elementem kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd. Spotykamy się po to, aby przypomnieć o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, po to, aby wręczać kierowcom, ale także rowerzystom oraz osobom pieszym ulotki informacyjne, w których przypominamy o zasadach ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg z torami. Szanowni Państwo, jeden z priorytetów polskich linii kolejowych jest bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. W tym celu budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, modernizujemy przejazdy, wyposażając je w nowe lub dodatkowe urządzenia, szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach. Od 2005 roku prowadzimy kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach odbywają się akcje prewencyjne, takie jak ta dzisiaj w Grudziądzu, a także spotkania edukacyjne w szkołach i przedszkolach oraz warsztaty dla instruktorów nauki jazdy. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach, jest żółta naklejka PLK. Jej znaczenie wyjaśni nam pan Krzysztof Bajner. Naklejkę, która jest instalowana na skrzyżowaniach drogi kołowej z drogą kolejową. Od 6 lat na 14 tysiącach przejazdów kolejowo-drogowych zarządzanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe pojawiły się naklejki, żółte naklejki. Korzystanie z żółtych naklejek pozwala na szybszą i skuteczniejszą reakcję służb ratunkowych w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń na przejeździe. Naklejka żółta posiada takie trzy podstawowe informacje. Numer skrzyżowania, który jest niezbędny do określenia zlokalizowania miejsca przejazdu. Numer 112 to jest numer alarmowy w przypadku zdarzeń takich jak wypadek czy zagrożenie wypadkiem. I numery do dyspozytora polskich linii kolejowych adekwatnego do miejsca lokalizacji przejazdu, który też może zareagować na istniejące zagrożenia, czyli wstrzymać ruch na przejeździe, względnie ograniczyć ruch pociągu, prędkość jazdy pociągu. Od czerwca 2018 roku odnotowaliśmy ponad 37,5 tysiąca reakcji. Ponad 2,5 tysiąca razy wprowadzono ograniczenie prędkości i polecenie ostrożnej jazdy maszynistom, a w blisko 1200 przypadkach, aby uniknąć wypadku, całkowicie wstrzymano ruch pociągów na linii. Szanowni Państwo, z naszych statystyk wynika, że za 99% niebezpiecznych sytuacji na przejazdach odpowiedzialni są kierowcy. To najczęściej wynik brawury, nieuwagi, pośpiechu. O tym, jakie błędy najczęściej robią kierowcy oraz o tym, jak tych błędów unikać, opowie nam pan komendant Bogdan Borytko. Jeżeli mówimy o błędach kierowcy, no to najczęściej są to błędy typu ignorowanie znaku stop przed przejazdem kolejowym, ale również ignorowanie sygnalizacji świetlnej. To jest tak samo jak na przejeździe, na przejściu dla pieszych i tak dalej, tak samo tu, jeżeli jest czerwone światło, bezwzględnie trzeba się zatrzymać. Kolejną rzeczą są to na przykład omijanie tak zwanych półrogatych, czy nawet co gorsze, podjeżdżanie pod zamykające się rogaty. Proszę Państwa, trzeba pamiętać o tym, że nieważne jakie oznaczenia są przed każdym przejazdem kolejowym, trzeba zawsze zachować szczególną ostrożność, nawet się zatrzymać, jeżeli nie ma tego znaku stop. Pamiętajmy o tym, że na przejeździe kolejowym pociąg zawsze ma pierwszeństwo. Jeżeli dojdzie do sytuacji na przykład takiej, gdzie samochód odmówi posłuszeństwa na przykład na przejeździe kolejowym, no to tu już było wcześniej mówione o żółtej naklejce. Jeżeli jest czas na reakcję, trzeba jak najszybciej te informacje podać. Ale z drugiej strony, jeżeli jest taka możliwość, to można samochodem podjechać pod rogatkę, nacisnąć samochodem na pół rogatkę czy na całą rogatkę i dojdzie do wyłamania rogatki, czyli tak zwanego bezpiecznika drąga i można swobodnie opuścić przejazd kolejowy. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie, tutaj przy okazji.
ta sytuacja tutaj, tu było wszystko zgodnie z przepisami teraz, bo mieliśmy przed chwilą właśnie światło, zamknięcie przejazdu, reakcja kierowców, jak wyglądała pana ocenie? Jak tutaj państwo zauważyli, nie było sytuacji takiej, gdzie podczas włączenia się już sygnalizacji świetlnej, żeby ktokolwiek wjechał już na przejazd. Także uważam, że ta sytuacja była prawidłowa. Dziękuję. Z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu, jak co roku przyjęli zaproszenie do wzięcia udziału w akcji prewencyjno-edukacyjnej pod nazwą Bezpieczny Przejazd Szlaban na Ryzyko. Jak sama nazwa mówi, akcja prewencyjno-edukacyjna. Staramy się przede wszystkim informować kierowców i pieszych, jak prawidłowo mają się zachowywać w rejonie przejazdów kolejowych. Edukujemy tak naprawdę i opowiadamy o tym, jakie ryzyko jest związane z niestosowaniem się do przepisów w rejonie tych przejazdów kolejowych. Najczęściej właśnie policjanci ruchu drogowego spotykają się z kierowcami popełniającymi wykroczenia drogowe. Te najpoważniejsze polegające przede wszystkim, tak jak kolega wspomniał, na niestosowaniu się do sygnalizacji czy wjeżdżaniu na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania się rogatek. Warto zaznaczyć, że w ramach nowelizacji przepisów związanych z kodeksem wykroczeń te kary zostały podniesione i teraz mogą opiewać nawet na wysokość 2000 zł. Również tutaj zwiększyła się ilość punktów karnych za popełnione wykroczenia w rejonie tych przejazdów. Wypadków na przejazdach w województwie kaskopomorskim w 2022 roku doszło do 9 takich sytuacji, w wyniku czego zginęły 4 osoby, a 3 zostały ranne. W ubiegłym roku było 8 wypadków, w wyniku których śmierć poniosły 3 osoby, a 3 zostały ranne. W tym roku, jak dotąd, odnotowaliśmy 4 wypadki, 2 osoby niestety śmiertelne, 1 osoba została ranna. Mówimy wyłącznie o zdarzeniach z udziałem pojazdów bez osób pieszych. Szanowni Państwo, my niezmiennie odwołujemy się do głosu rozsądku ambasadorów bezpieczeństwa. Jest to najczęściej głos osób nam bliskich, głos osób, którym ufamy, których apele o bezpieczne pokonywanie przejazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego sprawią, że zrobimy to prawidłowo, bezpiecznie wrócimy do domu. Oczywiście ambasadorem bezpieczeństwa może zostać każdy z nas. Zachęcamy też do zajrzenia na stronę naszej kampanii bezpieczny-przejazd.pl. Są tam materiały edukacyjne, są filmy instruktażowe, są nagrania z niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach, publikujemy w celach prewencyjnych. Są także quizy oraz aplikacje, a także materiały edukacyjne dla dzieci, dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.